Niedawno Wam powiedziałam, że mam cztery nowe zestawy, także pora na czwarty, czyli Cola Spin Jitsu Master z 2018 roku na właśnie styczniową falę o numerze katalogowym 7637. Nie wiem jak Wam, ale mi to pudełko bardzo przypomina Jitsu, jest jednak lepiej wykonane, a także właśnie chodzi o grubszy karton oraz nieco większe gabarytowo, gdyż tutaj mieści się więcej klocków. Do kolekcji jest jeszcze 5 innych figurek. Niestety Lloyd jest z filmu, więc ma strój, który już pewnie każdy z Was ma z figurek kolekcjonerskich. Jeśli chodzi o miejsce produkcji, to Dania, Węgry, Meksyk, Chiny oraz Czechy. I tutaj również kłamię z 2018 roku, gdyż ja ten zestaw kupiłam w Legusiu kilka dni temu, a był jeszcze wtedy 2017. Zapomniałam Wam wspomnieć, że zestaw jest nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat, a także ukrywa się tu minifigurka Cola. Huch, teraz szukaj noża. Bez problemów znalazłam, także ja przecinam pierwszą plombę. Teraz drugą, a także na koniec trzecią. Wypada teraz tylko wyjąć secik dodatkowych zabezpieczeń i cieszyć się jego zawartością. Kręcidełko. Pierwszy woreczek, drugi woreczek, takie coś, a także instrukcja. Woreczek pierwszy składa się z dużych elementów. Właściwie jest tutaj torso oraz nogi figurki, a tutaj są te elementy mniejsze. Zobaczcie, dostaliśmy srebrne shurikeny. We wcześniejszej fali Jitsu były one złote. Instrukcja dosyć ładnie się prezentuje. Z tyłu mamy Lloyda z The Lego Ninjago Movie, spis elementów, pracę oraz reklama Lego Life, reklama Legolandu, reklama zestawów, z czego na moim kanale już możecie zobaczyć recenzję, także unboxing Katany V11. Inne zestawy może z czasem się również pojawią, także mamy inne reklamy zestawów z tej serii, a także właśnie jakie zestawy możecie zdobyć. Ja planuję wszystkich ninja prócz Lloyda, lecz to są plany długoterminowe. Chciałam mieć najpierw jednego i padł wybór na Cola, gdyż tylko on był dostępny w Legusiu. A po drugie, bardzo lubię tą postać, więc ja akurat ucieszyłam, że Col będzie moim pierwszym mistrzem Spin Jitsu. Co już pomysł Spin Jitsu, Jitsu ocenię w recenzji, także ja Wam dziękuję za oglądanie. Cześć!